Obca księżniczka. Pewnego razu w małym królestwie Sparrow Hills mieszkała dziewczyna o imieniu Nadia, której serce było zajęte przez księcia tej krainy, księcia Aidena. Nie mogę uwierzyć, że chodzimy do tej samej uczelni i nigdy nie miałyśmy okazji z nim pogadać. To dlatego, że wokół niego zawsze kręcą się królewscy strażnicy. Ech, pewnego dnia. Książę Aiden był na ostatnim roku koledżu i był najlepszy wśród wszystkich. Osiągał świetne wyniki. I właśnie dlatego nasz projekt jest obiektywny i kluczowy nie tylko dla nas, studentów, ale także dla ogółu społeczeństwa. Był dobry w sporcie. A przede wszystkim miał dobre serce i był miły dla ludzi. Książę Aiden spełniał wszystko, czego można oczekiwać od następcy tronu. Ale pod tą warstwą młody książę był smutny. Zawsze ulegał warunkom królewskich protokołów. Aiden, ach, przepraszam, upuściłeś to. Dziękuję, Nadio. Znasz moje imię? Oczywiście. Jesteś na drugim roku. Tak, cóż, chciałam tylko... Wasza wysokość, powóz czeka. Przepraszam, muszę iść. Pewnie, spoko. W królestwie Sparrow Hills od miesięcy sytuacja wyglądała mniej więcej tak samo. Nadia, z kim idziesz na bal? Chcę pójść z Aidenem, ale... Ja, powodzenia z tym! Nadia zakochała się w księciu Aidenie i całym sercem pragnęła iść z nim na bal maturalny. Czasami wszechświat zachowuje się dziwacznie. Tego późnego popołudnia, gdy zniechęcona Nadia siedziała nad jeziorem, rzucając w nie kamykami, wszechświat zaczął działać. Ha? Co to było? Gdy Nadia z podziwem patrzyła na niezidentyfikowany latający obiekt, jego górna część otworzyła się z krzykiem. Nadia patrzyła, jak wyłania się z niego istota. Istota nie z tego świata. Przez chwilę stali nieruchomo, obserwując siebie z zaciekawieniem. Kim ty jesteś? Dlaczego wyglądasz tak... wow. Język został pobrany, zeskanowany i wdrążony. Co? Witaj. Nazywam się księżniczka Celestia. Pochodzę z galaktyki Andromedy. A ty jesteś... Co? Nie ma mowy. To jakiś głupi żart? To dość długie imię, panno. Co? Nie ma mowy, to jakiś głupi żart. Nie! To nie moje imię. Ja nazywam się Nadia. Nadia, miło mi cię poznać. Czy ty naprawdę jesteś kosmitką? Ja jestem andromedaninką. Okej. Dlaczego tutaj jesteś? Księżniczka Celestia. Racja. Mój ojciec, król, chce, żebym poślubiła pewnego księcia, który zwie się Starlight. Ale jestem zakochana w Starbright, który jest synem Star Knight. Zaprzysiężonym wrogiem ojca Starlight, Star Might. A potem jest... Wow, zaczekaj! Stop! Za dużo tych stersów. Po prostu powiedz mi, czemu tutaj jesteś? Mój ojciec chciał mnie wydać za Starlight, więc wskoczyłam do statku kosmicznego i odeszłam. Po kilku dniach podróży z prędkością bliską prędkości światła wdarłam się do twojego układu planetarnego i zauważyłam tę niebieską planetę. I teraz jestem tutaj. Muszę się tu tylko schować na kilka dni.
Potem wyruszę na inną planetę, zanim znajdzie mnie ojciec. Nie możesz się tu schować. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie i nie jestem pewna, jak zareaguje. O, to co ja mam zrobić? Mam pomysł. Księżniczka Celestia wcisnęła guzik na bransoletce i statek kosmiczny zanurzył się w wodzie. Potem chytrze dotarli do domu Nadii, gdzie Celestia weszła przez okno, żeby rodzice Nadii jej nie widzieli. Więc opowiedz mi o swojej planecie. Co generalnie jecie? Co robicie? Co zrobić? Jedzenie, tak. Jestem tak głodna. Proszę, daj mi coś do jedzenia. Pewnie. Nadia poszła do kuchni i przyniosła miskę parującej gorącej zupy. Co to jest? Zupa. Jest zrobiona na bazie warzyw, bardzo zdrowa i... Przynieś mi coś jeszcze. Okej. Nadia wróciła i przyniosła miskę makaronu. Księżniczka Celestia odepchnęła go. Coś innego. Przepraszam, mamusiu, ale jestem niezwykle głodna. Dobra. Skończyły mi się inne opcje. To wszystko, co mi zostało. Co to jest? Lody. Mam zamarznąć? Nie! Lody. Jak lód i krem. Nie. To jest pyszne. Mogę jeszcze? Pewnie. Nadia i Celestia przywiązały się do siebie, jakby znały się całe życie. Nadia zakryła twarz Celestii zasłoną. Obie rano wyszły z domu i okrążyły królestwo. Minęło kilka dni, aż pewnego dnia... Nadia, obudź się! O, nie! Schowaj się! Szybko! Tak, mamo? Książę Aiden zaginął zeszłej nocy. Całe królestwo zaczęło panikować. Co? Idę do domu cioci Mary dowiedzieć się czegoś więcej. Zostań w domu. Ale... mamo! Dlaczego wyglądasz na przygnębioną? Nie słyszałaś? Zaginął książę Aiden. Ja jestem w nim zakochana. Oby był cały i zdrowy. Miłość? Pomogę ci go odnaleźć. Dziękuję ci bardzo, czarownico Gabrielo. To miłe, że mnie tu przyprowadziłaś. Miałem już dość tego życia pałacowego. Tyle zasad, ograniczeń. Ale czekaj, skąd wiedziałaś, że jestem nieszczęśliwy? Nigdy nikomu nie powiedziałem. O, słyszałam twoje myśli, książę. Dlatego skontaktowałam się z tobą. Nie martw się, jesteś bezpieczny w świecie Gabrieli. Żaden człowiek tu nie może się dostać. To moja córka, Dimila. Czyż nie jest piękna? Tak, pewnie. Książę Aiden nie wiedział, że Dimila go kochała i to ona przekonała swoją matkę, by przyprowadziła do niej księcia. Wejdź, Aiden, oprowadzę cię po okolicy. To był twój plan, żeby tu przyjść? Tak. Skakuj. Daj mi jego portret. Teraz musimy tylko go dodać do skanera. Znajdź jego portret w bazie twarzy w Królestwie. O, nie ma go w Królestwie. Zwiększamy zakres wyszukiwania. No i... proszę, jest. W świecie Gabrieli. O
to jest zła wiedźma. Została wyrzucona ze Sparrow Hills. Ale jak Aiden w ogóle się tam znalazł? Chyba, że to ona go zabrała. No, na to tylko twój książę może odpowiedzieć. Trzymaj się mocno. Lecimy! Po powrocie do świata Gabrieli książę Aiden zdał sobie sprawę, że został uwięziony w tym świecie. Nie chce żenić się z Dimilą. Nie masz wyboru, książę. Myślisz, że przyprowadziłam cię tutaj, bo mi na tobie zależy? Mamo, nie bądź taka do mojego Aidena. Jestem pewna, że wiesz, że musi się ze mną ożenić. Prawda, książę? Nigdy. Wygląda na to, że muszę ci dać lekcję. Co? Aiden! Nadia! Przestań, Nadia! Nie waż się zrobić kroku naprzód, bo zamienię księcia w kaczkę! Możesz to zrobić? A, nie jest taka dobra w zaklęciach, ale... Mamo! Przepraszam, tak? Zmieni każdego w kaczkę. Dimila, zabierz księcia i wejdź do środka. Zajmę się nimi. Celestia, proszę zrób coś! Nie martw się, Nadia, bo mam Andromedę TZ-57. Że co? Że co? Dobra, pokaż się. Sorry. Jak to się znowu włączało? Wow! Nie! Burza. Przestań już! Widzisz tę różdżkę? Robi wszystko to, co ja jej każę. Odejdź, bo inaczej zrobię... Moc Andromedy TZ-57. Ha! Teraz spróbuj powiedzieć Kijowi, co ma robić. Aiden! Nadia! Przyszłaś tu dla mnie? Tak, Aiden. Naprawdę się o ciebie martwiłam. Tak samo jak wszyscy w domu. Przepraszam. Byłem samolubny, opuszczając królestwo. Ojciec robi to wszystko tylko dlatego, że mnie kocha i chce, żebym zawsze był bezpieczny i szczęśliwy. Nigdy nie powinienem źle odbierać jego zamiarów. Celestia, która obserwowała rozmowę Aidena i Nadii, zdała sobie sprawę, jak podobna jest jej sytuacja do księcia Aidena. Po raz pierwszy od wielu dni zatęskniła za rodzicami. Za domem. Kim jest ta osoba? To księżniczka Celestia z galaktyki Andromedy. Miło mi cię poznać. A teraz chodźmy. Gdy cała trójka wsiadła do statku kosmicznego, Celestia zauważyła na ekranie, że jest wiadomość z jej domu. Tato? Celestia! Dobra. I w drogę. Idźcie już do domu. Pora na was. A ja wracam. Co? Książę Aidan uświadomił mi aż dwie rzeczy. No i poza tym, to... Mój tata jest gotów zaakceptować każdego, kogo zechce poślubić. To świetnie, ale... Dziękuję ci za wszystko, Nadio. Ja też wiele się od ciebie nauczyłam. Wracam do domu z ogromem wspomnień, a zwłaszcza z tobą i twoimi lodami. Poza tym, powiedz mu, co czujesz. Ja będę za tobą tęsknić. Proszę, zatrzymaj Andromedę TZ-57. Zobaczysz, że kiedyś znowu nas zjednoczy. A co oznacza skrót TZ? Tylko żartowałam. Co? Dobrze, ojciec czeka ponad chmurami. Muszę iść. Do następnego spotkania. Pa!
I tak oto książę Aiden wrócił do królestwa, gdzie przeprosił swoich rodziców i opowiedział im wszystko o tym, co się stało. Król zrozumiał, że był zbyt surowy dla swojego syna i obiecał, że będzie mniej wymagający, bardziej przyjacielski, ponieważ zdał sobie sprawę, jak ważne jest to, by rodzice byli najpierw przyjaciółmi dziecka, a dopiero potem opiekunami. Księżniczko Celestio, jestem dzisiaj taka szczęśliwa. Wszystko dzięki tobie. Tęsknię za tobą. Moja przyszła królowo. Gotowa na bal maturalny? Tak, wasza wysokość.